Cyberpunku w jednym zadaniu wielu graczy niepotrzebnie posłuchało Johnego. W jednej z misji, w której musimy udać się do mieszkania numer 303, po przybyciu na miejsce rozpoczniemy rozmowę, która zostanie przerwana przez atak oddziału Arasaka. Istnieje jednak jeden ważny szczegół w tej misji, który większość graczy pomija, ponieważ gra nie mówi nam tego wprost. Takamuru, został tam! Jest już trupem! Nie chcesz do niego dołączyć! Jeśli nie posłuchamy Johnego, następnie udamy się schodami na górę. Po pokonaniu kilku wrogów, bez względu na to, co mówi Johnny, możemy uratować Takemurę. Chcesz zginąć? Później podziękujesz. Teraz trzeba się stąd wydostać. A w późniejszym etapie gry ma to jednak większy wpływ, bo po zakończeniu misji w grze możemy spotkać Takemurę jeszcze kilkukrotnie.